Tym razem Natalia wylosowała Pawła Stasiaka. Czy ty, dziecko, w ogóle wiesz, co to był za zespół Papa Dance? Wiem, co to był za zespół Papa Dance. Miałam w ogóle okazję poznać Pawła. Zresztą w tym roku, całkiem niedawno. Jest to taki wielki problem, on wciąż koncertuje. Tak, no wiesz, Polska jest wielka. Słuchaj, dziecko, to były... To, wy mieliście Just Five, my mieliśmy Papa Dance. Po prostu, wiesz, bo to były bardzo smutne czasy, ale było Papa Dance. No tak, bo oni byli bardzo weseli. Bardzo weseli i kolorowi. A tak. W tamtych czasach wszystko było szare. Którą piosenkę nam zaśpiewasz? Mona Lizą byłaś mina. Czyli nasz Disneyland. Słów się nauczyłaś? Tak. Nie było słów, chociaż tego. No i przechodzimy do sedna, proszę państwa. Bo słowa to słowa, ale tu jednak trzeba stworzyć postać męską, ale chłopięcą. Wokalnie bardzo szukam, bardzo cały czas szukam, poszukuję i jakoś nie mogę się odnaleźć. Jak on śpiewał to? Śpiewał zupełnie inaczej niż ty. To udało mi się wysłyszeć już, że jesteśmy zupełnie różne bajki. Tu jest bardzo dużo kobiecości w postaci. Mam na myśli, wiesz, taki rodzaj ruchu, więc jakby nie będę cię przełamywał tu na jakiegoś, wiesz, gladiatora. Wow, serwał. Ty musisz jeszcze tym bardziej popracować nad tym nosem, bo masz tutaj taki piasek w głosie, którego nie ma, żeby słychać. I ta ręka tutaj tak jest. To masz takie piękne. A tutaj ma być, to ma być też. Rysowałem serca dwa. Pytałaś, po co to robię. Chciałaś masz tylko co. Specjalnie to zrobiłeś. Stasiak na dyskach opolskich. Mona Lizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Nie podobasz się sobie, nie, jako Mona Liza? To straszne, nie, to była męczarnia. To nie, była męczarnia. Bez brwi i w ogóle tak... Nie czujesz się Mona Lizą, a Pawłem Stasiakiem? No właśnie się nie czuję, kurczę. To jest bardzo ciężki dla mnie. I też nawet jako postać, wiesz, sceniczna, ruchowa, bo tam też się... Jest taki trochę dziewczęcy, po prostu, wiesz, tak sobie się... Tak. I się cieszy. Stąpa. Mona Lizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Rysowałem serca dwa, pytałaś, po co to robię. Chciałaś masz tylko co. No. I będziesz sobie tak hulać po naszej scenie. No dobrze, Natalko, musisz teraz tylko się wprowadzić w klimat. Jest 88 rok, nie ma mandarynek, nie ma bananów w sklepach, nie ma coli. A trzeba znaleźć to szczęście. Nie ma papieru toaletowego. To jest problem. Najgrubiej. To jest najgrubiej. Życzę ci dużo szczęścia. Dziękuję. Szukam go w sobie cały czas. Poszukująca mężczyzny w sobie, ale wrażliwego mężczyzny, Natalia Schroeder zmierza ku windzie, bo tam zamieni się w Pawła Stasiaka z zespołu Papa Dance. Fenomenalnie, fenomenalnie. Żonę chciał książę mieć. Szybko świadczył się. Ona rzekła nie. Łzy wylewał i włosy rwał. Przestał całkiem jeść. Cały dwór rozpaczał wraz z nim. On prezenty jej słał, aż się biednym stał. Choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się. Mona Lizą byłaś mi, marzyłem tylko o tobie. Rysowałem serca dwa, pytałaś po co to robię. Chciałaś masz tylko co. Pora już skończyć to. Bardzo chciała za króla wyjść. Umiała marszczyć brew, wzdychać ach i ech. Nie dostrzegał jej zalet nikt. Wciąż stroiła się. Cały twór z jej manier się śmiał. Trwało to wiele lat. Nazbierała szmat. Choć to bajka, uwierzcie, że wcale dobrze to nie skończyło się.
już skończyć to. Proszę państwa, Paweł Stasiak, ale bardzo ważne, Paweł Stasiak sprzed lat. Duże brawa! Natalia Schroeder, tak wyglądał Paweł Stasiak sprzed lat. I może, słuchaj, zaczniemy, chodź tutaj, zaczniemy może od DJ-a Adamusa. Proszę państwa, Paweł Stasiak we własnej osobie, tylko u nas. Natalio, mogą się zdarzyć takie cuda, że Adamus zmienia się w Pawła. Jestem ciekaw, na co mnie wymienicie kiedyś. DJ Pablo dzisiaj, tak? Tak, tak, tak. Kochana Natalio, to było naprawdę znakomite. Ja sobie przypomniałem, ponieważ miałaś bardzo podobne ruchy do tego, co ja robiłem w roku 1988. To było na festiwalu w Opolu. W takim samym fraku i z taką samą różą. Naprawdę było to znakomite. Było mi szalenie miło to widzieć. Jestem naprawdę wzruszony. Muszę cię uściskać. Właśnie. Paweł Stasiak, Natalia Schroeder. Dziękuję. Chodźcie tutaj, Pawełku, Paweł. Alter ego. Bardzo nam miło, słuchajcie, że Paweł przyjął zaproszenie i że w taki diabelski sposób udało nam się to wszystko przeprowadzić. Paweł Stasiak. I DJ Adamus. Już się zmieniłem. Jest mi trudno cokolwiek powiedzieć po Pawle, bo rzeczywiście z Pawłem też się znamy chyba z 15 lat. Jak kicz, to na wysokim poziomie i to było na pewno najlepsze. Małgosiu. Najważniejsza rzecz, którą udało ci się tu osiągnąć, oprócz perfekcyjnego wykonania wokalnego, to taka radość życia, którą Paweł miał i ma cały czas. Jak tak patrzę na ciebie, to jest jedna postać, z którą mi się kojarzysz. To jest mały książę i tak po prostu wyglądasz. Ojej. Tak się czułam, śpiewając ten utwór. A co na to powie duży książę? A skąd wiedziałeś, że o tobie mówię? Nie. Bo ja jestem młodszy w jury. Książę wie, kiedy się o nim mówi. Tak jest. Ja się bardzo cieszę, że to Małgosia po prostu powiedziała te właściwie puentę twojego występu. To, co jest takie udziałem młodości, radości, uśmiechu, to, co było udziałem grupy Papa Dance i to było właśnie głównym elementem twojego występu. To jest coś, czego się nie da podrobić niczym. Młodość i radość życia i radość śpiewania. Pięknie. I Kasia. Wiecie co, ja też szalałam i cudnie się bawiłam jako 16-latka przy tych piosenkach, ale one i dzisiaj są przyjemne, fajne do słuchania i niosą ze sobą bardzo taką optymistyczną nutę, którą ty tutaj odwzorowałaś, chociaż wiem, że to była dla ciebie trudna tonacja. I było słychać, że te wszystkie niższe rejestry dźwięku są bardzo trudne do zdobycia, tak, dla ciebie troszkę w momencie, ci brakowało, kiedy jeszcze musisz kicać. Ale dzielnie walczyłaś, Natalia. Natalia Schroeder! Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Papa Dance, Paweł Stasiak.